ryby, miody, wina. Tak piękna jest cieszyńska kraina. W gminie Haszlach w sobotę, w Dzień Matki 26 maja odbyła się impreza promująca lokalne produkty. W bogatym programie nie zabrakło m.in. konkursów kulinarnych, pokazów, prezentacji różnego rodzaju stoisk oraz występów artystycznych. To się potem wydą, żeby mi mój nie wyczytał, żeby mi mój nie wyczytał, że ja też nic nie mam. Żeby mi mój nie wyczytał, żeby mi mój nie wyczytał, że ja też nic nie mam. Listeczku z osiki, podrzeź mi do żyki. Nie bym się wydawała, nie bym się wydawała, aż bydłem orzechy. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że w tym roku w gminie Haszlach możemy gościć lokalną grupę rybacką Żabi Kraj z wydarzeniem promującym cieszyńską krainę. Haszlach jest to szczególna miejscowość, słynąca z miodu, z ryb, a i myślę, że w niejednym gospodarstwie domowym z wina, które jest produkowane prywatnie na własne potrzeby. Szanowni Państwo, czeka nas dzień pełen atrakcji, bogaty w wiele wydarzeń kulturalnych. Będziemy prezentowali to, co mamy tutaj najcenniejsze, naszą kulturę, a przede wszystkim te dobra, ryby, miody i wina. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że dzisiejsza impreza zbiegła się z Dniem Matki, więc tutaj wszystkim matkom z tego miejsca w imieniu własnym oraz samorządu gminy Haszlach chciałbym złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo zadowolenia z dzieci oraz zapału, żeby pomagać swoim pociechom w życiu. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i myślę, że możemy powiedzieć wspólnie z panem prezesem, że uważamy oficjalnie imprezy ryby, miody, wina, tak piękna cieszyńska kraina. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego o x.pl Marta Szymik. Dziękuję.